Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Krzysztof Pakulski. Mamy dzisiaj poniedziałek, 17 dzień kwietnia. Zapraszam na poranny przegląd spółek. Skrócony tydzień posłużył dobrze polskiej giełdzie. W ciągu ostatnich czterech sesji WIG20 każdą z tych sesji zamykał na plusie. W piątek zyskał 0,73%, a w piątek każdy z głównych indeksów, czyli WIG20, szeroki indeks WIG, MWIG40 oraz SWIG80 zamykały dzień na plusie. Trochę inaczej wyglądało to na Wall Street, gdzie główne indeksy delikatnie na koniec dnia traciły. Nie były to jednak wielkie spadki, nie przekraczały 0,5%. W piątek na Wall Street rozpoczął się sezon kwartalnych wyników, tradycyjnie od największych banków. Tutaj pozytywne zaskoczenie, szczególnie jeżeli chodzi o JP Morgan, który zyskiwał ponad nawet 6% po publikacji kwartalnych wyników. A jeżeli chodzi o wyniki i o giełdę polską, to rozpocznijmy od CCC, które dzisiaj rano przedstawiło wyniki za rok obrotowy 2022-2023. Jest to okres obejmujący od lutego do stycznia, czyli od lutego 2022 roku do stycznia bieżącego roku. W tym czasie spółka miała wygenerować ponad 417 milionów złotych straty netto, prawie dwa razy więcej rok do roku, i ponad 9,1 miliarda złotych przychodów. Tutaj akurat te przychody wzrosły dosyć znacząco rok do roku. W poprzednim roku to było około 7,5 miliarda złotych, teraz ponad 9. Spółka zakłada, że w bieżącym roku będzie starała się wypracować przychody, które przekroczą 10 miliardów złotych. Zakłada się, że to będzie od 10,2 do 11 miliardów złotych. Spółka też liczy na poprawę marży EBITDA, marży brutto, a także obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Spółka CCC zamierza między innymi obniżyć koszty i zredukować dług w bieżącym roku o około 1 miliard złotych. Ma w tym pomóc emisja akcji do 500 milionów złotych. Dariusz Miłek, założyciel CCC i główny akcjonariusz Ultro, zapowiada i podtrzymuje gotowość objęcia akcji nowej emisji za nie mniej niż 193 miliony złotych 750 tysięcy. CCC na początku bieżącej sesji po publikacji wyników traciło około 2%, jednak już około godziny po rozpoczęciu handlu znajduje się na ponad 1% plusie. Oczywiście dzisiaj możemy spodziewać się dużej zmienności na akcjach CCC. Kruk poinformował, że jego szacunkowy zysk netto w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 234 miliony złotych. EBITDA gotówkowa w tym czasie wyniosła 530 milionów złotych. Jeżeli chodzi o ten drugi wskaźnik, jest to najwyższa EBITDA gotówkowa w historii spółki. Pierwszy raz przekroczyła granicę 500 milionów złotych kwartalnie. Inwestycje to 500 milionów złotych, a spłaty z inwestycji 700 milionów złotych. Zarząd i prezes Kruka podkreśla, że tak mocny kwartał zapowiada dobry 2023 rok. PKO BP z kolei w czasie piątkowej sesji poinformowało, że utworzy 967 milionów złotych kosztów ryzyka prawnego w sprawie kredytów frankowych. Ta kwota ma obciążyć wyniki pierwszego kwartału 2023 roku. Pod koniec zeszłego roku PKO BP zwiększył koszty ryzyka prawnego o ponad 1,9 miliarda złotych. To ze względu na aktualizację przyjętej polityki obliczenia tego typu ryzyka. Przeciwko spółce na koniec zeszłego roku toczyło się ponad 19,5 tysiąca spraw pod koniec zeszłego roku, ponad 46 tysięcy, a osobno jeszcze PKO BP poinformowało, że ponad 46 tysięcy klientów korzysta już z usługi odroczonych płatności. Spółka PKO BP liczy, że tych klientów będzie więcej, zamierza rozwijać tego typu usługi. Budimex z kolei oszacował, że jego skonsolidowany zysk netto szacunkowy za pierwszy kwartał wyniósł 110 milionów złotych. Jest to wzrost o 50 milionów złotych rok do roku, czyli o 85%. Wyższe przychody ze sprzedaży i poprawa rentowności operacyjnej przyczyniły się, zdaniem spółki, do poprawy wyników w zakresie zysku netto. Budimex też osiąga wyższe przychody z tytułu odsetek. Na koniec prosiłbym o zapoznanie się z informacją prawną. Przypominam, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. Życzę Państwu udanego dnia i do usłyszenia.